oczy, uszy, dotyk i węch. Bóg obdarował nas tak wieloma zmysłami i na nich to skupiliśmy się dzisiaj w tym roku. Przez miniony tydzień zdobyliśmy nowe przyjaźnie, doświadczenia i coraz bardziej i bardziej poznawaliśmy Boga. Jezus przy słuchawce czeka na Twój głos. Jezus przy słuchawce czeka na Twój głos. Jezus przy słuchawce czeka na Twój głos. Czemu nie zadzwonisz dziś? Zadzwoń dziś, zadzwoń dziś, powiem czego chcesz. Zadzwoń dziś, zadzwoń dziś, powiem czego chcesz. Zadzwoń dziś, zadzwoń dziś, powiem czego chcesz. Salomona 22:17.
pomyśl o tym. Bóg obdarzył nas wspaniałymi zmysłami. Biblia mówi, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Sam słyszy nasze modlitwy i widzi naszą przyszłość i dotyka naszych serc. A co było w duchu? Przygotowaliśmy Pantomimę. I ona odpowiada na pytanie, czego nie należy dotykać. Czy ten, kto stworzył ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto kształtował oko? Dziękujemy Bogu Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za Was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze Waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla Was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was. Od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie, tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego. We wszelkiej miłości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, uzupełnionemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku, i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego. Dziękując Ojcu, który Was zdobył, uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nazywał Boże ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swojego umiłowanego, który mamy odkupienie i uczczenie. Wszyscy wiecie, ale jeśli ktoś z was nie wie, to dzieciaki przez cały czas, młodzież, uczą się dużych fragmentów. Dzisiaj chłopaki to, co recytowali, prawda, ten fragment z Kolosan, tak, z Kolosan, no to było aż w sumie 12 wersetów, tak?
Także oni podczas półkolonii, można było ich zobaczyć często, że gdzieś tam uciekali i z Biblią w kącie uczyli się wersetów na pamięć. No, z dwóch powodów myślę, a może i więcej mieli powodów, ale chociaż żeby zdobyć nagrody i żeby po prostu poznać lepiej Boga, tak? Myślę, że na pewno wam się to kiedyś przyda. Chcieliśmy, żeby dzieci, młodzież mieli jakąś taką... Coś tu zaraz odleci. Trochę jest nagroda za to, że byli, ale też jest to upominek, wiecie? Tak, to każdy jest, na nagrodę zasługuje. Tam jest zdjęcie z tych półkolonii, żeby pamiętali, kto był. I też werset, który jest jakby też takim odniesieniem do... Poprosimy Jakuba. Może Kubek i starter na początek, coś słodkiego. O, takie było dużo skłóczenia. Dwie cukierki dostać. Jak widzicie, niektórzy nie dostali jeszcze. Macie szansę na to, żeby zająć jakieś miejsce na podium. Więc zaczniemy od wyróżnień. Wyróżnienie w mocnej grupie, czyli takie czwarte miejsce, można by było powiedzieć, zajmuje Karinka. Zapraszamy Karinkę. Trzecie miejsce w tegorocznym konkursie biblijnym na półkoloniach zajęła w młodszej grupie Natalka. Brawo! I medal otrzymuje brązowy. Ja nie wiem, co medal, to mama będzie, ta. O. Tegoroczny półkolonia zajęła Emilka. Brawo! Medal srebrny. Prezent. Gratulujemy ci, Emilka. Pierwsze miejsce. Już chyba oczywiste. Ale emocje są. To ja już sobie policzyłam wczoraj na kolejki. Punkciki wszystkie. Wiktoria, gratulujemy ci bardzo. Brawo, Wiktoria! No to chyba do wyższej ligi teraz awansowała. Teraz klaszczemy w języku migowym. Właśnie klaszcze. To jest bardzo dobre, bo dzieci przynajmniej nie hałasują. Dobrze. No to przechodzimy do starszych. Wyróżnienia. Zaczniemy od... Cóż za emocje. Sięgają zenitu. Pierwsze wyróżnienie. Dzisiaj Ola kazała przekazać. Podliczyła wasze punkty bardzo szczegółowo wczoraj i jeszcze nie opisała. W pociągu. Jacy jesteście i co zrobiliście dobrze, a co nie. Więc jakbyście byli zainteresowani, to wam mogę potem to przekazać. Dobrze. Dobra, zacznijmy. Nie będziemy tego przedłużać. Pierwsze wyróżnienie, bo będą aż dwa wyróżnienia w grupie starszej. Dostaje Miłosz. Brawo dla Miłosza. Miłosz dołączył w trakcie i gonił czołówkę, ile się dało. Dokładnie. Drugie wyróżnienie w grupie starszej. Poproszę Oliwię. Brawo! Dzielnie działała, pomagała. Dziękujemy. Trzecie miejsce na podium. No. Trzecie miejsce. Któż to może być? Trzecie miejsce. 2016 zajmuje
Patrycja. Brawo, Janie. Przydzielcie tam jakąś paczkę dla niej. Dobrze, drugie miejsce. Któż to może być? Któż to może być? Emocje sięgają za Nitą. Tak, właśnie, Estera. Estera. Do końca życia zapamięta nazwę Efraim. No i chyba już wszyscy wiedzą. O, ale sięgają. Pierwsze miejsce w tegorocznym półkoronie na zimowisku zajął Daniel Spatowski. Brawo! Tak dalej trzymaj.